Wadim Zeland, praktyczny kurs transerfingu w 78 dni. Tłumaczenie Ludmiła Walczak. Czyta Sylwia Morcinek. Jeśli ty nie kierujesz rzeczywistością, ona kieruje tobą. W tej książce przedstawiono 78 podstawowych zasad transerfingu Transerfing to reliktowa wiedza, która dotarła do naszych czasów z głębin tysiącleci. Wiedza ta otworzy ci oczy na iluzoryczność świata zewnętrznego. Iluzja polega na tym, że rzeczywistość istnieje sama w sobie, niezależnie od ciebie i poddaje się kierowaniu, ale tak naprawdę jesteś w stanie stworzyć dla siebie indywidualną warstwę świata i kreować swój los według własnego uznania. Zasady zarządzania rzeczywistością bazują na dwóch fundamentalnych kategoriach myśli i działaniu. Kategorie te, odbijając się w dualnym zwierciadle naszego świata, rodzą swoje przeciwieństwa. W ten sposób po obu stronach dualnego zwierciadła znajdują się umysł, logika i dusza, serce, działanie, wewnętrzny zamiar i bierność, zewnętrzny zamiar. Motywacja, myślenie i zachowanie maga powinny być zrównoważone w tych czterech sferach. Umysł i działanie odnoszą się do świata materialnego, a dusza i bierność do metafizycznej, ale równie obiektywnej rzeczywistości. Jeśli bierzemy pod uwagę tylko jedną stronę dualnego świata, to rzeczywistość się nie podporządkuje. Materialiści Zajmują się przezwyciężeniem przeszkód, które sami tworzą, podczas gdy idealiści bujają w obłokach i marzeniach. Ani jedni, ani drudzy nie potrafią kierować rzeczywistością. Ty się nauczysz. Wprowadzenie Przesłanie do władcy. Pewnego dnia w odległej przeszłości, a może w przyszłości, Trudno to jednoznacznie stwierdzić. Wszechświat zapomniał o sobie. Nikt nie wie, dlaczego tak się stało. Po prostu taka jest natura wszechświatów, że od czasu do czasu zapominają o sobie. Bardzo możliwe, że zasnął, a po obudzeniu zapomniał swój sen. Ale co było przed tym snem? Poprzedni sen? A może wszechświat też był snem? W każdym razie sen, niepamiętający samego siebie, zmienił się w nicość. A jak mogłoby być inaczej? Kim jestem? zapytała siebie nicość. Jesteś zwierciadłem, zwierciadłem, zwierciadłem. Odezwało się miriadami odblasków światła odbicie A ty kim jesteś? zapytało zwierciadło. Jestem odbiciem w tobie. Skąd się wziąłeś? Stworzyło mnie Twoje pytanie. Ale przecież niczego dookoła nie widzę i siebie też nie widzę. Jak mogę być zwierciadłem? Przecież jestem nicością. Wszystko się zgadza, odpowiedziało odbicie. Pustka w istocie swojej jest najpierwotniejszym, nieskończenie wymiarowym zwierciadłem, ponieważ w pustce nicość odbija się od nicości. A jakie ja jestem? Wyglądasz nijak. Jestem duże czy małe? Tak. Tak co? I jedno i drugie. Jesteś takie, jakim sobie siebie wyobrażasz. Nieskończenie wielkie i nieskończenie małe jednocześnie, ponieważ nieskończoność i punkt to jedno i to samo. Dziwne. A gdzie jestem? Teraz jesteś w przestrzeni wariantów, odpowiedziało odbicie. Wariantów czego? Czegokolwiek. Przestrzeń powstała również jako skutek Twojego pytania. W ogóle pojawi się wszystko, o czym pomyślisz. Przecież jesteś nieskończenie wymiarowym zwierciadłem. Na każde Twoje pytanie znajdzie się niezliczona ilość odpowiedzi. A po co jestem? Żeby być. A co potrafię? Wszystko. Tak oto podczas dialogu zwierciadła, które nazywamy Bogiem i odbicia, ukształtował się nasz świat. Witam cię, szanowny władco. Zwracam się do Ciebie w ten sposób, ponieważ czytasz te słowa, a więc masz zamiar stać się Panem swojego świata, swojego losu. Kiedyś w dawnych czasach wszyscy ludzie byli władcami, ponieważ wiedzieli, że rzeczywistość ma dwie strony materialną i metafizyczną. Władcy widzieli i rozumieli istotę świata zwierciadlanego. Potrafili tworzyć swoją rzeczywistość siłą myśli, ale nie trwało to długo. Z czasem uwaga władców całkowicie ugrzęzła w materialnej rzeczywistości. Przestali widzieć i Utracili moc. Jednak wiedza nigdzie nie zniknęła, przetrwała i dotarła do naszych czasów z głębin tysiącleci. Magowie starożytności, władający tą wiedzą, byli zdolni do podporządkowania sobie rzeczywistości siłą myśli, ponieważ rzeczywistość kształtuje się przede wszystkim jako odbicie świadomości w zwierciadle świata. Natomiast zwykłym ludziom, których świadomość jest uwięziona w ramach materialnego światopoglądu, pozostaje tylko oddawanie czci wymyślonym bogom i korzystanie z usług astrologów i przepowiadaczy. Jeśli nie chcesz zadowalać się surogatem przyszłości, w którą według zapewnień przepowiadaczy można zajrzeć, a masz zamiar kierować swoim losem poprzez swoją wolę, to wszystko ci się uda. Transurfing Reliktowa wiedza o tym, jak zarządzać rzeczywistością, pomoże ci. Nie będzie żadnych czarów. Magia jako taka nie istnieje. Jest tylko znajomość zasad świata zwierciadlanego. Ta wiedza leży na powierzchni. Jest tak prosta i zwyczajna, że według wszelkich kanonów nie może być czarodziejska. Ale lampa Aladyna też wyglądała jak zwykła stara lampka, a i święty gral nie był zrobiony ze złota. Wszystko, co wielkie, jest niesłychanie proste nie musi się popisywać ani ukrywać, natomiast to, co puste i bezużyteczne, zawsze ukrywa się pod płaszczykiem ważności i tajemnicy. Magia pozbawiona baśniowych atrybutów i wprowadzona w codzienne życie, Przestaje należeć do mistycznego i tajemniczego świata. Czary tracą swoją fascynującą tajemniczość, ponieważ znajdują swoje miejsce tutaj, w codzienności. Jednak cały urok tej transformacji polega na tym, że z kolei codzienna rzeczywistość przestaje wydawać się powszednią i zmienia się w nieznaną rzeczywistość, którą można kierować. Potrzeba do tego jedynie przestrzegania określonych zasad. W tej książce przedstawiono zestaw podstawowych zasad zarządzania rzeczywistością. Zasady transserfingu bazują na dwóch fundamentalnych kategoriach myśli i działaniu. Kategorie te, odbijając się w dualnym zwierciadle naszego świata, rodzą swoje przeciwieństwa. W ten sposób po obu stronach dualnego zwierciadła znajdują się umysł, logika i dusza, serce, działanie, wewnętrzny zamiar i bierność, zewnętrzny zamiar. Motywacja, myślenie i zachowanie maga powinny być zrównoważone w tych czterech sferach. Umysł i działanie odnoszą się do świata materialnego, a dusza i bierność do metafizycznej ale równie obiektywnej rzeczywistości. Jeśli bierzemy pod uwagę tylko jedną stronę dualnego świata, to rzeczywistość się nie podporządkuje. Materialiści zajmują się przezwyciężaniem przeszkód, które sami tworzą, podczas gdy idealiści bujają w obłokach i marzeniach. Ani jedni, ani drudzy nie potrafią kierować rzeczywistością. Ty się nauczysz. Jeśli nie znasz zasad transerfingu, to możesz przejść kurs zarządzania rzeczywistością w 78 dni. W tym celu należy rano przeczytać wyjaśnienie jednej zasady i przez cały dzień postępować zgodnie z tym, co jest napisane. Następnego dnia trzeba zająć się inną zasadą, nie zapominając przy tym praktykować już przepracowanego materiału. W ten sposób stopniowo opanujesz wszystkie zasady. Oczywiście jest to stosunkowo długi proces, ale za to najbardziej efektywny, ponieważ zarządzanie rzeczywistością to przede wszystkim praktyka. Korzystaj z zasad tak, jak podpowiada ci intuicja. Ufaj swojej intuicji. Powodzenia.